Hejka kochani, witamy Was w kolejnym filmie na naszym kanale, a dziś przedstawię Wam, jak spakować torbę na spacer bądź jednodniowy wyjazd z lalką. Od razu mówię, że pakowanie torby będzie na wzór pakowania torby dla prawdziwego dziecka. No i nadaje się do dwóch typów posiadania lalek. Pierwszym jest robienie zdjęć, a drugim jest po prostu zabawa lalką. Jeśli ktoś się lubi bawić lalką, no to właśnie może zabrać taką torbę. A jeśli ktoś ma lalki tylko po to, żeby robić zdjęcia, to może zabrać takie rekwizyty do zdjęć w takim fajnym rampersiku z Pepco. Smoczek Lovi i tutaj Bips w rączce. No a teraz przejdźmy do pokazywania Wam rzeczy. Dużo tych rzeczy nie będzie, więc przejdźmy do pokazywania. Na samym początku pieluszka na zmianę bądź do zdjęcia takiego w bluzeczce i pieluszce. Też nadaje się fajnie jako taki rekwizyt. Następnie mamy ubranko na zmianę. Ja tutaj mam dwa kompleciki, czyli bluzka na krótki rękaw, taka z fajnym żółtym ludzikiem i takie czarno-białe spodenki w paski, krótkie. No i mamy rampersik z takim słonikiem z F&F. Biorę tylko tyle, no bo jak mówiłam, to jest jednodniowy wypad z lalką. Następnie butelka. Ja tutaj mam taką fajną butelkę z Avent, tą najmniejszą. Tutaj ma 60 ml. Jest ona nowa w naszej kolekcji butelek, bo dopiero ostatnio wyciągnęłam z kartonu z butelkami Julki. Ona już dawno przestała używać butelek Aventu, więc ta mogła spokojnie pójść do lalek. Tak się prezentuje bez korka. Jest mega fajna i przydatna, bo jest malutka. Oczywiście do tego też woda, mleko lub mleko z płynu do prania też się nada, ale ja tutaj tego akurat nie przygotowałam teraz ze sobą. Ale możecie sobie to tak jakby dopisać do listy rzeczy, które można zabrać. Następnie oczywiście smoczki. Ja tutaj przygotowałam dwa z końcówkami. Pierwszy jest z delfinkiem z mam, a drugi jest przezroczysty z Aventu. Ale mam również jakieś przygotowane z magnesami, jeśli wolicie z magnesami. Jednak pamiętajcie o tym, że jak macie lalkę na spacerze ze smoczkiem, z magnesem, jeśli on spadnie w waszej lalce i będzie leżał magnesem do góry w wózku, w nosidełku, to nie będzie to realne. Więc no, na takie rzeczy to ostrożnie. Ja tutaj mam taki Lovi i taki Znuka. Jak są smoczki, to również muszą być też zawieszki. Ja niestety teraz mam wszystkie pochowane, więc nie mam jak Wam pokazać. Ale dopiszcie sobie do listy, żeby zabrać zawieszkę, by smoczek Wam nie zginął na spacerze. Bo ja bym sobie nie wybaczyła, gdybym zgubiła smoczek na spacerze. No i to już wszystko, co potrzebne tak naprawdę. Jeśli lala jest trochę większa, możecie zabrać jakieś zabaweczki. Ja bym na przykład tutaj jeszcze dołożyła szczurka z IKEA, tylko takiego malutkiego. O, takiego oto szczurka. No i tak się prezentuje gotowa wyprawka na spacer lub jednodniowy wyjazd z lalą. Tak więc to już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I do zobaczenia w kolejnym już w sobotę. Jeśli chcecie zostać z nami na dłużej, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Możecie też wpaść na naszego Facebooka i grupę na Facebooku, która jest zawsze podlinkowana w opisie. I do zobaczenia. Pa, pa!